Witam, TVQ1993, to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu 7 Age of Engineering, więc teraz musimy zrobić jak najszybciej Staff of Traveling i musimy też dostać się do Netheru, żeby właśnie znaleźć Cytadelę i Blaze zdobyć. Blaze Powder jest bardzo teraz mi potrzebny, więc zrobiliśmy sobie Vibrant Crystal, potrzebujemy jeszcze dwa razy Dark Steel. Gdzie ja Dark Steel kładłem? Tu są. Dwa razy Dark Steel i musimy... BOOM! A czekaj, to jest dobrze? O! A, dobrze, tylko że jeszcze nie wszystko zrobione. Czyli potrzebujemy teraz zrobić jeszcze Soulbinder, znaczy Soulbinder już mamy. Czyli Enderman. Okej, dobra, wszystko się zrobi. Mamy tutaj Soulbinder. Już możemy przenieść powoli. Na razie nie mam jeszcze podpiętej energii tam na dole, więc postawię na chwilę tutaj, bo potrzebuję teraz. Schowałem już kable. Patrzcie. Tu są schowane wszystkie nasze kable. Tu mamy podłączone wszystko. Tu mamy podłączone. To jest podłączone. No, i tu jest ładnie zrobione, więc wszystko pięknie wygląda, schowane jest pięknie. Tylko tutaj nie jest schowane. To się zaraz na wyklepie. O! I... O! Ta-dam! Nic nie widać! To jest podłączone do kamienia i daje prąd, jak to śmiesznie wygląda. No ale teraz mamy pełny wgląd na to, ile tu jest energii w ogóle. Ale dobra, kontynuujmy. Więc tak, to buszeska, no zapomniałem oczywiście, w poprzednim odcinku chciałem zrobić dźwignię. Ale koniec końców nie zrobiłem. Bo po co? Jeden. A dźwignia już jest, dobra. To chowamy to, zabijamy zombiaki, żeby expa mieć, przyda się bardzo. Jeżeli przychodzą do mnie, no to czemu nie? Creeper, cześć. Dobra. Usuwamy trash. Jak na przykład glowstone'owe spodnie, które wypadły z zombiaka, bo oni są całkowicie niepotrzebne. Super. Ale u mnie wieje cały czas? Dziwnie. Bardzo mocno. Może tu, albo tu, albo tu. Dobra, tu niech będzie. Dźwignia jest. Capture. Boom. I teraz to zapełni się Endermanem. Dosłownie. Tak, bo jest teraz capture mode i się ładnie zapełni Endermanem. Lada moment, poczekajmy. To jest Enderman, nie? Ta Enderman. Czekamy i 93%, 97% jest, super. Dźwignia, bum. I teraz Soulbinder. Ty i ty. I 6 expa. Akurat mam 6. Super. I tworzymy! Właśnie. Mamy zrobiony... Co prawda nie jest automatyczny, ale jest grinder Endermanów. Nie jest automatyczny, ale to nie pisze automatyczny grinder Endermanów, tylko... Znaczy grinder to jest automatyczny z zasady, no, że to jest grinder, no, robi automatycznie. No ale z tym musimy poczekać, ponieważ to co ja potrzebuję wymaga nutrient distillation, czegoś tak? Bo będę chciał Killer Joe zrobić. Mamy Staff of Traveling! Super. I teraz jak go podładujemy i jak będziemy mieli baterię ze sobą, no to będzie ta bateria działać. I będzie nam ładować. Na przykład teraz użyjemy. Łopa! To mi się podoba. O tak. Będę mógł z tym poruszać się bardzo wygodnie z gliderem. Au. No. Teraz możemy się poruszać. What the fuck? Czy ten szkielet ma nano suit? What? Wypadnij. Nie, oczywiście, on ma nano suit z industriala. Pierwszy raz w życiu spotykam się z takim czymś. Łe? Nie wypadł? Bym się śmiał, gdyby wypadło to. Wow. No ale patrzcie, zużywamy energię. Tup. I to będzie teraz ładować na bieżąco. Ta bateria będzie nam ładować na bieżąco właśnie Staff of Traveling. Co jest idealne.
chciałem zrobić Blast Furnace. Znaczy nie, tak, Blast Furnace też, ale Sharpening na mój The Ender. Co ja robię w ogóle? A to wymagało dużo leveli. A dokładnie wymagało to... Tu jest. 36 na maksa, żeby ulepszyć. A mam ile? 23. Nie jestem w stanie z tego zdobyć na pewno. Ale to, co mogę zdobyć, to zdobędę. I tak mi... Z tego nie będę korzystał. Skąd ja wiem za ten cały level? Trzeba było nie umierać. Dobra, może jakiś looting zamiast sharpening. To jest też ważne. A co tutaj lapis? Look of the sea. Looting. A jest. 27 poziomów. Fuck. 24. Idę coś pozabijać i za chwilę... Ty znowu! Tym razem zombie. Ale on jest twardy w tym! Dobra, dobiję poziomy i zobaczymy się za chwilę. Ja tak mnie zmieniłem zdanie, nie będziemy zabijać mobów, tylko będziemy kopać. Kopanie też daje expa, tym bardziej, że ten kill off ma ulepszenie... Dance? To było to ulepszenie? Nie, to nie było to. Well established. To dawało expa dodatkowego, kopiąc. No, więc myślę, że nie będzie problemu z tym. Zrobiłem sobie dark leggings i dark buty i jeszcze hełmu mi brakuje. I zempowerujemy wszystkie rzeczy. Czyli dodamy Vibrant Crystal plus 4 levele. I to po to, żeby właśnie ta zbroja dłużej wytrzymywała. I dodatkowo odblokują się w niej lepsze, nowe upgrade'y. A o to mi chodzi. Więc ja sobie teraz pokopię. I zobaczymy się niedługo. Dobra. Okej, okay, jestem z powrotem. Nie zabrałem pochodni ze sobą, więc nie kopałem nowych tuneli. Kopałem tylko to, co zostawiłem tam do wykopania, wiecie. Więc mamy z tego diamenty, redstone, węgiel. Dużo węgla ogólnie kopałem. Quartz, resonating ore, trochę ironu zostało. Bauxite, yellowrite. Więcej jelorajtu, nikiel, uranium 1. No nic takiego. Nic takiego, ale lepsze to niż nic. Głównie to wkopałem expa, nie surowce, więc nie przeszkadzało mi to, że za dużo ironu nie wykopałem albo innych rzeczy. Więc te rzeczy muszę ogólnie schować do tych. No. Do przerabiania włożyć. To tu, nikiel, iron, uranium zostawimy i bauxite też zostawimy. Może ory schowam tutaj i będę tu chował ory takie nie do przerabiania na razie, bo nie chcę ich przerabiać. Węgiel, redstone, no i też kryształki, a to pójdzie tam, jeszcze więcej lapisu, no i trochę levela wbiłem. Więc mamy 30. Wystarczy. Żeby zempowerować te rzeczy? Tak. Ale chcę looting, więc tylko o to mi chodzi. Weźmy The Ender i pójdziemy zabijać Endermany. Tak, żeby one nam krzywdy nie robiły. Przeważnie. Czyli mamy tu Endermany. Spawn. Boom. One teraz się zespawnią, a my zrobimy sobie tutaj takie bezpieczne pomieszczenie. Że po prostu nas tutaj nie ruszą w tym miejscu, jak będziemy stali, bo są, no wiecie, trzy kratki wysokości, a my mamy ten, uwaga, lada moment i używam Endera, bo chcę perły mieć też, ale głowy, no i to wyłącza też teleportację, więc nie ma problemu. Teraz kolejny, dobra. Druga perła. Jak będę miał looting, to będzie dużo lepiej. Na razie musimy się pomęczyć w ten sposób. O, uderzyło. Trzy perły. Ile potrzebuję ich? No, już starczy mi na to, żeby zempowerować te trzy rzeczy. Bo tylko trzech potrzebuję. No.
Gender perły są mi potrzebne. Wow, ale ich ma tu. Wyłączymy spawner na razie. Ale głowy nie chcą lecieć. Mimo, że walę z Endera. Ach, może jednak tasak z Snickersa by był lepszy, co ma Beheading. Beheading. Wiecie, o co chodzi. No ale ja nie chcę go robić. Naprawdę. Mam pecha do góry. Oczywiście tasak by był lepszy z Tinkersa do głów, ale... Naprawdę mam pecha do głów, ja i tak potrzebuję 3 głowy. No to pobiję tutaj, patrzcie, mam 7 enderpearl, zobaczymy po cięciu ile będę miał enderpearl. Dobra, gotowe, więc... Mamy 3 głowy i tyle enderpearl. Tyle energii poszło, jeżeli chodzi o z tego miecza. No trochę poszło. No ile zabiłem z Endermanów? No tyle ile z pereł, można powiedzieć. 3 głowy tylko. No ale nie będę tutaj narzekał. Przy okazji myślałem sobie nad grinderem automatycznym, jeżeli chodzi o to. Wcale nie potrzebuję tutaj robić tego sufitu małego. Mogę tu tak stać sobie i też działa. I pomyślałem sobie, a co gdyby zrobić atraktor obelisk? Postawić go sobie tutaj i tutaj spajki, diamond spajki postawić. I pytanie brzmi, czy endermany po trzymaniu obrażeń teleportują się, czy nie? Bo atraktor sam z siebie nie jest jakiś mega drogi. Więc jak najbardziej jest to do zrobienia. Energii ile poszło? O, dużo. Strasznie dużo energii poszło. Dlatego też nie mogę grindera mieć cały czas odpalonego. To jest też jeden z tych przyczyn. Dobra, potrzebuję pióro, inksak. Na pewno pióro. Tu ja nie mam pióra. Może tu są w tym? Pióra. Nie mam pióra? Naprawdę? Pióra. Czy ja nie widzę federu, czy co? Nie ma. Okej. No dobra. To zdobędę na szybko pióra. Gdzieś... O, są. Nie mam tutaj lak jeden, no to nie będzie działać, dobra. Bum. Jedno pióro wystarczy, mam dwa. Dobra, starczy. Au. Pióro, bóg. Okej. To było chyba tak. To. Tak, tu 3 głowy i 27 poziomów. Retrief 1, 27. Okej. I looting 3. Super. Bierzemy The Ender i bierzemy looting 3. 6 poziomów dodatkowych. Okej. The Ender i to. I mamy The Endera z lootingiem 3. No. Czyli teraz daje mi to ile? Nie wiem. Dużo. Na pewno daje mi to dużo. Teraz ile mam poziomów tutaj? 22. Starczy mi na... Tak, starczy. Czyli. Czyli potrzebuję szlapki vibrantowe 3. Tylko teraz mam tyle tego. 4 zrobimy, bo jeszcze na hełm musi być. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, oj. Raz, dwa, trzy, cztery. Złota nie mam? Poważnie? No cóż, pech. Tutaj zrobiłem to. Raz, dwa, trzy. To się zrobi. Potem ender wrzucimy i będzie cacy. On 89 enderpearl. Wow! 89 enderpearl mi to dało, ludzie. O, ile tej energii poszło. Hełm. Nie spodnie, tylko hełm. Dark helmet. Tu mogę wrzucić empowered, night vision, sound locator. Naturalist Eye, nie wiem co to robi. The One Probe, też nie wiem co to robi. O, ciekawe.
Ciekawe, ciekawe. Zrobiło? Nie. Poczekamy trochę. Jeszcze do tego będę potrzebował emeraldów. Mam chyba tylko jeden emerald, ale mam tutaj villagera, którego będziemy mogli trochę pomęczyć, ale tylko trochę, ponieważ lada moment zablokuje pewnie swoją możliwość robienia emeraldów z niego. Nie wiem, czy powiedziałem robienia. Kupowania, chciałem powiedzieć. Ojeju. Magnet mam. Ła! Szybko zdążę. Raz i dwa. Jest. Nie. Tylko sześć? No już energia się skończyła w tym, dobra. Więc villagerzy, daj mi ten emerald. Co ty masz jeszcze? Dobra. Mamy już ten i koniec z tym villagerem. Więc wykorzystam go do zrobienia atraktora. Jestem zły. Jestem zły. Jeszcze ten emerald. Dobra, już nie mam emeraldów. 3. Może starczy mi tych. Może 3 mi wystarczą. Znaczy. Może, bo mam jakieś tutaj nugety. Tu jest jeden nugget. Tu są 3 nuggety. Tu nie ma nuggetów w ogóle. Nie, nie starczy. Więc tak. Tok. Nie, jednego brakuje. Really? Raz, dwa, trzy. Poziomy. Nie to. 4, 8. Na razie tyle weźmiemy, więc tak. Buty, spodnie, buty, vibrant krystal, boom. Spodnie, vibrant krystal, boom. To się ładuje z tego, z single battery, który mam tu. Już się naładowało, wow. I mamy tutaj speed. Speed. Potion of Swiftness potrzebuje. A tu mamy do zrobienia jump, flippers. Czy mam nadal z tymi butami problem ze spadaniem? Gdzie jest mój tender? Co mogę wrzucić? Travel. Empower 2. Travel? Co robi travel na mieczu? Zobaczmy, czy mam problem z falling damage'em. Nie! Ło, mogę ten! Mogę sobie skakać do woli. Dobra, już myślałem, że zginę, ale nie. Ale te buty szybko tracą energię. Czemu ty nie ładujesz butów? O, te. Muszę zdjąć je, żeby naładować? Poważnie? Trochę słabo. Dawaj. Hełm. Muszę ulepszyć. A może mam gdzieś ten nugget? Jeden nugget, proszę. Nie ma, dobra. Ty. Teraz będę miał na kolejny. A i tak nie mam już emeraldów, więc to tam będzie narzekał. Retrieve 8, kolejne. Dobra. Helm. Tu. Boom. I dark plate. Jak ma tą energię, to też będzie się połowę dłużej niszczyło, więc nie jest to jakieś tam złe. I chyba więcej broni? Tak. Ma większą, więcej obrony. No. Hełm ma Solar 1. To jest jedna z tych nowych rzeczy, co będzie ładować hełm. I to wszystko. A klata ma nic nowego. No, okej. Okej. Co to jest? Na mojej postaci? To takie białe. Wygląda jak księżyc. To jest księżyc? Mam księżyc na sobie? Ty, to jest księżyc. Poważnie, ty. O. Tak, to jest księżyc. Czemu to jest księżyc? Czemu na mnie jest księżyc? Nie wiem, a to jest glider, ale nie ma sola. Nie, co? Czemu mam księżyc na zbroi? Wiem, o co chodzi. Halloween event. Dobra. To przez Halloween. Dobra. I to możemy zniszczyć, bo już mi nie będzie potrzebny. I teraz się wybierzemy, jeszcze naładuję baterię i wybierzemy się do Netheru po Blaze. Chcę spawner brać od razu, znaczy nie spawner, tylko spawner. Nie.
Nie będzie mi łatwo zamieniać te spawnery. Musiałbym nowy spawner zrobić. Nie, nie będę. Na razie nie będę leciał po spawner. Ale kawę to ja muszę mieć. Nową, świeżą kawę. Raczej nie zginę, więc wszystko zostaje tutaj w ekwipunku. Nie powinienem zginąć. Ja tylko idę po te. Więc idę szukać Blaze. Super. Jestem bardzo zadowolony. Dobra, ludzie, znalazłem wszystko. Znaczy znalazłem. Jesteśmy 327 metrów od portalu do domu. Spróbujemy znaleźć coś, chociaż ta forteca jest dosyć dziwna, bo pierwszy raz spotykam ją w takim tutaj wyglądzie. W sensie, o, drakonium. Jest ona wkopana w ten netherrack. No i mamy grinder. Super. Zobaczymy, ile zdobędę. Ile zdobędę Blaze rodów. 8 z 3 tych. Super. Działa wszystko jak powinno. Dawaj jeszcze. Nie będę brał spawnera, bo nie wiem, czy tu jest drugi spawner. Mogę zobaczyć. Au. Tu na pewno nie ma. Tutaj nie ma. Tu są. O, chciałbym kości z tych szkieletów. To by było mi na rękę. Mam już głowę. Wow. No i teraz będzie. O, kolejne. Lejta się. Dawaj, no. Wither dust. Dark steel to ja chyba miałem, więc to nie wypadło z niego. Na pewno nie. O, właśnie, to się przyda. Muszę to kopać, bo mam tego mało. Nether quartz. Przyda się bardzo, więc to wykopię. Może tu jest spawner? A mi się wkopał w lawę, to by było niemiło. Szukam drugiego spawnera, żeby... No, tylko broken spawner, ale... Co to? Drop of evil. Może tu? O, jest drugi spawner, dobra. Au. No, mamy 11 blaze rodów. Chyba wystarczy tyle. Chociaż nie chcę tu znowu wracać po te blazy, jak będę ich potrzebował. Ogólnie teraz prawie każdemu obchodzi w nano sweet. He. Dawaj, spawn. Tu był jeszcze spawner, nie? A, tutaj. Spawn! No szybciej. Dobra, to ja to zdobędę jeszcze z 10 blaze rodów i... O. Myślałem, że dłużej to potrwa, bo już chciałem skrócić to oczekiwanie. 17 wystarczy, dostaniemy 5 tych powderu z tego. Ja, wystarczy. Chociaż może je... nie wystarczy. Zaznaczę sobie oczywiście to miejsce. B. B, L, A, Z, E. E. Dobra, to do domu. Czyli the Staff of Traveling, Glider Active i teraz tak fajnie się tutaj lata na gliderze, że ho, ho. Dobra, jesteśmy w domu. Nie jest to tylko tak daleko. Blisko. Bardzo blisko. Więc czas na ciągnięcie rur i tak dalej. Schowam tylko te rzeczy. Bum, bum. Nie potrzebuję ich całkowicie. Bum, bum. Bum. Nie wiem. Kości, skóry, pióra, egi. To trochę porządku. Na razie tu wrzucę, bo nie chcę tam iść.
Węgiel i... O, i Lexpa. Wow. Dobra. Bum, 25. Okej. Okay. Więc teraz wrzucamy to do... Wrzucamy to do maceratora. Czemu ty nie działasz? Czekajcie. A, bo ja wyciągnąłem ten upgrade. Dobra. To później. Wrzucamy blaze rody do maceratora. Na razie połowę. Chociaż do kompresora mogę to wrzucić i z powrotem blaze rod się zrobi. Więc wrzucę wszystko. I tworzy nam się 5 dustu. Tak, 5 dustu. I teraz tak, będziemy robić blast furnace z immersiva do stali i go ulepszymy. Ile potrzebuje? 27 stali, żeby go ulepszyć. A mam ile? Starczy. Do tego jeszcze potrzebuję blast furnace preheater, a to wymaga ironu, a to wymaga jeszcze więcej ironu i trochę kopru. Dobra, starczy. Zacznijmy od zwykłego blast furnace'a, czyli slag, nether brick i blast furnace, blast powder, blaze powder. Nether bricki muszę zrobić. Boom. A więc to się robi. To się robi, to się robi, to się robi, to się robi. Szybciej. 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 Muszę jeszcze upgrade wrzucić z powrotem tu. Bo przerabiałem. Co ja przerabiałem? Kobla na sand. Nie chciałem, żeby się to przepalało. Dlatego wyciągnąłem go. Dobra, zrobiło. I potrzebujemy jeszcze slag. Mamy więcej niż potrzeba. 27 tych. Tak, 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 dobra. 3 na 3. I będzie gotowe. Nie wiem, czy... Czekaj, gdzie jest książka moja z immersiva? Bo chciałbym coś przeczytać. Bo nie jestem jednej rzeczy pewny, a chcę... O, jest. Heavy machinery... Jest. Improved, blalalala. To się robi w ten sposób. Czyli hopper jeszcze potrzebujemy, tak? Tak, hopper. Na pauzę. Czyli ogólnie ten blast furnace pozwala na automatyzację i tylko ten. Żeby inputy automatycznie wrzucać. I steel jest outputowany na froncie. A slag na tyle. Czy preheater jest potrzebny? To przyspiesza ogólnie produkcję tego. Może mieć dwa preheatery. I wymaga RF-ów. Okej. Okay. Ale tu nie pisze, że to potrzebny jest ten. Że to jest potrzebny, te preheatery, że są potrzebne. Więc zrobimy sobie teraz to od razu, ulepszenie. Więc weźmiemy sobie stal i zrobimy sobie 3 steel bloki. I wrzucimy tutaj i to się bardzo szybko zrobi. Dobra. Wiecie, co jest ciekawe? Immersive Engineering ma swoją własną stal, nie? Którąś tutaj. Nie widzę. Nie, tu nie ta. Gdzie? O, tu jest. I po prostu, jeżeli mamy tą zwykłą, tą stal z immersiva i wrzucimy do szuflady, gdzie jest stal ta z base metals. To jest z base metals? Nie, z Industrial Crafta. No to automatycznie się przekonwertuje na tą stal, co jest tutaj. To jest fajne dosyć, bo lubię wygląd tej stali. Ale już z immersiva już mniej, ponieważ się przyzwyczaiłem do wyglądu tej stali. Za dużo industriala. No ale tak jest. Dobra, mamy to. Wrzucamy ulepszenie z powrotem.
Tu wrzucamy Yellowrim Dust, żeby się przerobiło. Tu wrzucamy jeszcze Silver Ore i tu wrzucamy jeszcze to z powrotem i mamy wszystko. To się przerobiło prawie. I jeżeli to chcemy automatyzować, to zrobimy to w piwnicy na dole. No, rób. Więc ty i ty zrobisz nam to. Dobra. O tak, jeszcze hopper. Jak się robił hopper? Już wiem. Iron? Nie, tu nie iron, tu było coś innego. Tu był aluminium. To jest aluminium? Nie. To jest? Nie. To? Tak. 4, 5, aluminium. Teraz nie pamiętam, czy to był plate. O, nie, ingot, dobra. I skrzynka. Skrzyneczka mam tu. Pamiętałem o tej skrzyneczce, żeby ją wykorzystać gdzieś, na coś. I pójdzie na hopper. Dobra, robimy, robimy! Ludzie! Może zrobię te pliki teraz od razu? Jak to RF-ów tylko wymaga? Jestem 240 RF-ów na plus. Tutaj bym zrobił. Zautomatyzuje się. Ładnie. Po bokach będą plichitery. Tutaj bym tak zrobił. 3. No nie ma tutaj. Tak, będzie równo. Czyli tu. A może dwa bym. Nie, jeden wystarczy. Jeden wystarczy. Więc ulepszamy produkty stali, tak jak chcieliście. Hopper. I młotek. Oczywiście młotka nie mam. Czy tu jest młotek? Czy tu jest młotek? Czy tu jest młotek? Jest. Bum. Ale ładny. Więc tu idą prehitery, to jest front i tu jest ten, a na górze jest kominek. To... Czyli jak to było? Input jest... To jest output. Slagu bodajże. I zapomniałem, gdzie jest input, gdzie output, gdzie jest pół na pół. O, działa na conveyor belty. Iron, coal, coke, top. Czyli iron i coal, coke idzie na górę. Output jest na froncie, czyli tu. A slag na tyle. Ok, wszystko już jasne. Czyli tu wychodzi na slag. GUI jest takie. Wkładamy iron, wkładamy chyba coal, coke. Czyli musimy zautomatyzować produkcję coal, coke, bo przez dłuższy czas mi się to nie tworzyło w ogóle. A to źle. To wrzucę tu. A blaze powder weźmiemy sobie tu. Super. Zobaczmy. Iron 64. 8 na razie zobaczymy, bo nie będę. Bo nie mam po prostu iron. Muszę iść wykopać albo zrobić w końcu jakiś automatyczny system kopania. Coś w tym stylu. Kolko, jest. Pa. I teraz ty i ty i robisz to. O. To jest za wolno nadal. 14, 15, 16, 17. Nie. Tak się nie bawimy. Za wolno. Robimy prehitery. Potrzebuję tego tutaj. Iron plate. Mam akurat wystarczająco iron plate'ów. Więc nie ma z tym problemu. Jak to było? To było chyba tak. Nie. 7, dobra. To było tak. Ej, no za dużo zrobiłem. Nie szkodzi. Nie, wystarczająco. Ale za dużo. Łup. I łup. I do tego potrzebujemy tego. O Jezu. Koile, LV-ki, wiresy. Mam koper. 64 kopru. A tu jest sam jeszcze. Mam może tutaj jakieś wires, copper plate. Niby są, ale mało. Musimy rolować.
Nie wszystko. Tyle wystarczy. Ok. Tu widziałem nożyczki. Może nie. Nożyczki tu są. To było. Ty i ty. 4, 5, 6, 7. Więcej! Daj mi więcej! 8. Nożyczki 8. Kije, 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 kije. Patyki. 4 weźmy. Będzie na później. Tak, 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 tak. I to daje. Aha, czyli potrzebuję jeszcze więcej. Ok. Nie ma problemu. I do tego potrzebuję jeszcze więcej kopru. To jest najgorsze. Enori krystale. Razy dwa. Starczy mi energii? Wątpię. O, może starczy. Starczyło. Dobra. Dwa razy Enori. Przerabiaj się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam gdzieś LV-ki? Wątpię. Tu. Może mam. O, mam. Tu. Tak. Tak, tak. Do tego dochodził iron, copper i redstone. Tak. Jeden tylko? A, ironu mam za mało. Raz, dwa. Czy ja tu nie miałem? A tu jest, dobra. Co tu robi wręcz? Raz, dwa. Ok, mamy to zrobione. Prehitery podłączymy do prądu i będzie git. Czyli ty idziesz tu, ale ładne. I ty idziesz tu, ale ładne. Super. Teraz muszę to podłączyć. O Jezu. Teraz muszę w ogóle wszystkie kable wymienić. Bo mam już emeraldy. A jest pytanie teraz. Czy mogę? Tak, mogę. O, aż 8 daje? Wow. Wow. Ty, to jest opłacalne. Ten przepis jest lepszy od tego. Dobra. Ale na razie chyba zrobię zwykłe, chociaż nie, wibranty. Później ulepszymy może te kable, jak już naprawdę. Wow. Wow. Ile tego tu jest? Ale to są to tankowe z tym armorem, ja pierdzielę. Możecie zginąć. Dziękuję. Patrzcie, ile tych experience'ów leci przez fortunkę, looting. Masakra. To dobrze. Teoretycznie looting nam daje więcej expa. Nie, ale teoretycznie tak. To ma sens. Kable, mam jakieś kable. Kable. Gdzie ja włożyłem kable? Kable, wszystkie poszły? Poważnie? Wszystkie poszły. Chyba. Nie mam nigdzie kabli. Dobra, ja nie mam też złota, więc nie jestem w stanie zrobić nowych tych. Tu są kable, 7 tylko. A tu jest 16 tych. Siedem nie wystarczy, złota nie mam. Mam jedno złoto. No. Ale problem. Ale problem. Ale mamy furnace. Więc mamy zwiększoną produkcję stali. Jeszcze muszę zautomatyzować kolok ten. Teraz jak to podłączymy? Bo to wejście ma na energię od góry. Więc będzie widać. I już chyba widzę, jak to podłączę. To będzie coś w tym stylu. Są tutaj te rury, one są podłączone, nie są chowane kable. I wtedy to idzie na sufit i jest podłączane to do tego.
Tutaj to pójdzie, tu pójdzie i tu w górę pójdzie. I będzie ile potrzeba? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Fuck, czemu nie osiem? Ale mam trzy, więc teoretycznie zrobię trzy te, czyli potrzebuję jeszcze dwa złota, żeby to zrobić. Dwa złota! Tym razem weźmiemy pochodnie i wykopię jakieś złoto. Bo no muszę. No muszę, więc zobaczymy się za chwilę. Muszę to teraz zrobić. Okej, okay, jestem, wykopałem 4 złota tylko, właśnie maceratoruję się. Ale dużo ironu zdobyłem, w miarę. Pełno diamentów, normalnie diament za diamentem, a fortunka zrobiła swoje w kilofie. I po prostu, szkoda, że tego złota nie zdobyłem. Bardzo szkoda, no ale nic się nie stało. Nie jest jakieś to tam mega złe, więc tak, ty, super. Więc teraz ulepszymy sobie, zrobimy sobie to. O, już mam tyle, super. Jeszcze jeden potrzebuję. Jeden, daj mi. Nie, czekaj, nie, tak, no chociaż. Dobra, trzy tylko. Zrobimy sobie na razie tyle, ile potrzebuję. A potem zrobimy sobie więcej. Potem zrobimy sobie więcej. Jeszcze to chciałem przenieść, ale nie mam kabli. Czy chcę? Nie, nie mam teraz kabli, żeby to ulepszać. Nie mam teraz kabli. Nie kabli. Nie mam teraz złota, żeby to ulepszać wszystko, te wszystkie kable. No, nie mam złota. Ok, więc mamy podłączone nasze kable, okablowanie, wygląda to, no jeszcze nie jest schowane, schowałem to poza odcinkiem, ale to ma teraz energię, więc powinno działać, chyba nic więcej nie potrzebuje to, to się powinno kręcić, może. Sprawdźmy, więc coal coke wkładamy tutaj i iron wkładamy wyżej. Dobra. Zobaczmy, czy jest szybciej. No, ludzie. 9, 20, 30. Patrzcie, jak szybko idzie. Kręci się to? Nie, szkoda. A coś sprawdzę? Tak sobie, po prostu. Tak, o. Czy coś się stanie, jak podłączę do tego dźwignię? Tak, z ciekawości tylko. Pewnie nie, ale muszę sprawdzić. Nie, szkoda, że się to nie kręci. Wygląda, jakby się miało kręcić, ale cóż. Robi się ta stal dużo szybciej. No teraz to... wow. Teraz to można robić. Na pewno to działa? Na pewno. 181. No, działa to. Bo jak nie będziemy robić niczego, to powinno być więcej energii. Sprawdźmy. Teraz się nic nie robi. 246. Dobra, działa. Dobra, więc zrobiliśmy system przepalania, robienia stali. Muszę to zautomatyzować jak najszybciej. Chociaż nie. Nie potrzebuję teraz tyle stali, więc żeby to automatyzować. Ale coke oven muszę zautomatyzować, to już na pewno. Tak więc to będzie na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, pa pa!